Dlatego mówię wam, nie martwcie się o swoje życie, co będziecie jeść, co będziecie pić, ani o swoje ciało, czym się przyodziejecie. Czy życie nie jest ważniejsze od pokarmu, a ciało do odzienia? Popatrzcie na ptaki na niebie, nie sieją, nie gromadzą w magazynach, a jednak wasz ojciec je wyżywi. Dlaczego martwicie się o odzienie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną. Nie martwcie się zatem o jutro, przeskakuję parę linii, nie martwcie się zatem o jutro, bo jutro samo się zatroszczy o siebie. Starczy dniowi jego własnej biedy. Także trochę takie antyzapobiegliwościowe, prawda? Hipisowskie rzeczywiście. Nie osądzajcie, a nie będziecie osądzeni, bo jakim osądem sądzicie, takim zostaniecie osądzeni. I jaką miarą mierzycie, taką wam zostanie wymierzone. Dlaczego patrzysz na ość w oku twego brata, a w twoim oku drąga, czy tam belki czasami mówią, tak? I zauważasz, lub jak możesz swemu bratu mówić, pozwól, niech usunę tę ość swego oka, a oto w twoim oku drąg. O błudniku, najpierw wyrzuć drąg ze swojego oka. Nie dajcie tego, co święte, psom, ani nie rzucajcie swych pereł przed wieprze, by ich nie podeptały swoimi nogami i was, obróciwszy się, nie rozszarpały. Czyli co, nie mają jednak ryzykować dla wiary? Czy? Nie rozumiem tego. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a zostanie wam otworzone. Bo każdy, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a pukającemu zostanie otworzone. Czyż jest wśród nas taki człowiek, który, gdy syn o chleb go poprosi, poda mu kamień, albo gdy o rybę poprosi, poda mu węża? No nie. Czyli mamy element proaktywny, czyli jednak nie jest aż taki marazm, jak wcześniej się wydawało. Tak wszystko ludziom czyńcie, jak chcielibyście, aby wam czynili. Bo to jest właśnie prawo i prorocy. Wychodźcie przez ciasną bramę, bo przestronna brama i szeroka i ta droga, która wiedzie do zguby. No właśnie, a ta, która jest trudna? Do zbawienia. Miejcie się na baczności przed fałszywymi prorokami. Oni przychodzą do was w przebraniu owczym, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z cierni lub figi z ostów? Tak właśnie każde dobre drzewo rodzi dobre owoce, a drzewo zagrzybione rodzi owoce zepsute. Nie może dobre drzewo rodzić zepsutych owoców, ani drzewo zagrzybione dobrych. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, jest wycinane, wrzucane do ognia. Tak poznacie ich po ich owocach. Nie każdy wołający do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz spełniający wolę mego Ojca, który jest w niebie. Wielu będzie wołać do mnie w owym dniu, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy, używając Twojego imienia, czy w Twoim imieniu nie wyrzucaliśmy demonów? Nigdy was nie poznałem. Jeden wtedy oznajmie im. Nigdy was nie poznałem, odejdźcie ode mnie, popełniający nieprawość. Otóż każdy, kto słucha tych moich słów i wykonuje je, stanie się podobny do człowieka mądrego, który swój dom zbudował na skalę. Spadła ulewa i ruszyły potoki, wichry rzuciły się na ten dom, a nie zawalił się, bo na skalę ma swoje fundamenty. A każdy słuchający tych moich słów, a nie wykonujący ich, stanie się podobny do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku. Gdy Jezus... Spadła ulewa i ruszyły potoki, wichry zadęły i uderzyły w ten dom i zawalił się, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus skończył te słowa, tłumy były zdumione jego nauką. Uczył ich bowiem jak mający władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Uczył ich jak mający władzę, to jest bardzo ciekawe. Jezus jest bardziej politykiem, praktykiem, mimo wszystko, niż człowiekiem, który nastaje na wyróżnienie warstwy kapłanów w społeczeństwie. To jest bardzo ciekawe. Sekularne źródła chrześcijaństwa, prawda? To jest bardzo ciekawe.